Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Standardowy, zaspany ja witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Nozkruka. Ja nazywam się Czechu, jakbyś tego nie wiedział. No, gościu, powinieneś, bo tu niezłe serie są z gierek różnych, więc możesz sobie obczaić. My znajdujemy się, moi drodzy, aktualnie jak to się nazywa? Górniczej Doliny. Znajdujemy się blisko Górniczej Doliny z tego względu, moi drodzy, że musimy się tam udać. Po co się tam udajemy, tak? Możecie zapytać się. No to widocznie nie oglądałeś poprzedniego odcinka, więc po pierwsze to musisz sprawdzić, a po drugie to teraz no zaspoileruję ci, jakbyś nie miał czasu na przykład. I udajemy się tam, słuchajcie, żeby zabić smoki. Takie buty, słuchajcie. Zapis działa, jest piękny dzień, nie jest gorąco, nic się nie laguje, mam miejsce na dysku. No to jest kurczę, lepiej się zacząć dzień nie może, oprócz tego, że no wstałem o karygodnie za wysokiej godzinie, w sensie za późno wstałem, zdecydowanie. No nic, muszę, ale nie mogłem spać wczoraj, ja uznałem, że potrzebuję umysłu Dobrze się sprawnego, czujesz? bo w Hej, innym wybawco. wypadku spałbym 2 godziny. Jeszcze raz dziękuję. Teraz mogę cały dzień odpoczywać. Widzę. Nie wiem, kto No to. cóż, na mnie już czas. To ty. Hej, wybawco. Widzę. Nie wiem, kto to. Ale spoko, nie ma sprawy. Tu jest jeszcze ktoś? Jednak Hej. chciałem pogadać na odcinku. Czy Pardo zwrócił? Tak, teraz odpoczywa w domu. Dzięki za wszystko. Nie ma sprawy. Tylko Czekaj, 26 chciałbym ci się stopni. jakoś odwdzięczyć, ale nie mam Totalny jak. Nie ma Podniutko, sprawy. elegancko. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. A, Był tutaj nawet taki pomoc. jeden, co chciał dla mnie pracować. Ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. O, kojarzę. Wszystko Wszystko będzie będzie dobrze, dobrze. tylko co mu powiem? Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Myślałem, że ja ci pomogę, że mi kumple, wiesz. Że ja ich pogonię tutaj, te potwory wszystkie. No ale dobrze. W każdym razie, słuchajcie. Idziemy do doliny. Taki jest plan, a odcinek zacząłem tu, bo jeden, chciałem pogadać sobie z tym chłopem. Dwa, przeczytałem, słuchajcie, że kiedy będziemy zaraz wchodzić do Górniczej Doliny, napotkamy ciekawe postacie. Więc skoro już to przeczytałem zdecydowanie wcześniej, uznałem, że po prostu zacznę odcinek teraz, bo po co czekać? Więc zacząłem, słuchajcie, teraz. Mamy tu jakieś topielce. Czy topielce padają na hita? Kiedyś był to groźny przeciwnik. No teraz to nie jest groźny przeciwnik, umówmy się. Topielce to są straszne boby. A tutaj widzę jakiś grób jest do podniesienia, co z chęcią bym kurczę zrobił. Witam, witam. O zdrowie nie pytam. No pamiętam, jak topielce były takie szefy. Takie były szefy topielce. A teraz są takie boby. Ja mam przecież też miecz. Ale Nic tu w nie sumie ma. chyba ten łuk nadal lepszy. Chociaż miecz tam chyba większy damage. Nie wiem, kurczę. Może ja nie umiem, kurde, używać tego miecza do końca. No mamy niby ten miecz, ale jakoś tak. Niebieski bez, to nie chcę. Widziałem, znalazłem fajną mapę na internecie. Mapę, która pokazuje mi wszystkie wilcze jagody i tak dalej. Nie, to są wilcze jagody? Nie, to nie są. To są goblinie jagody, nie wilcze. Goblinie jagody powodują oczywiście to, że kiedy je jemy, dostaję zręczność i mogę z nich uważać miksturkę. Fajne, aczkolwiek nie wiem, czy chcę z tego korzystać. Trochę taki cheating. Natomiast strasznym kurwa głupotą widzę, okazało się. Że zrobiłem, w sensie
wydałem punkty doświadczenia na to, żeby robić miksturki z właśnie tych jagód, a tu się okazuje, że no nie ma jagód, no i fajnie, że umiem miksturki, ale kurwa nie ma nigdzie jagód. To jest najgorsze. To jest najgorsze, widzowie. Warto w ogóle to zrobić może tak. I elegancko. To wysetujecie. Tu jest jakieś te diaboły takie. O kurwa, ciebie nie widziałem. Dobra. Tak zwana jest ewakuacja robiona. Jesteśmy na otwartej przestrzeni. Lost the bullet. Tu jest ktoś. Nie wiem, czy to on nie miał wrócić. Ło, paladyni się respią. A witam. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. To akurat łatwo mi. Od twojej ostatniej porozmawiaj z Xardas kazał. A to już było. Chwila. A dostęp. Ja pierdolę, no nie mów mi nawet. Dobra, to teraz dla tych, co nie wiedzą, co się stało. W pewnym momencie musiało mi wywalić grę. Ja wczytałem zapis z kolonii górniczej. Z kolonii górniczej, czy tam tego, no wiecie. Kiedy wczytałem, ominąłem tego chłopa i nie pogadałem z nim, więc nie dostałem runy. I dopiero teraz chłop mi daje runę do Xardasa, a ja przez cały ten czas do tego Xardasa zadupcałem chłopie z buta, rozumiesz? Ja pierdolę. Ojojoj. Z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem. Ajajajajaj, widzowie. No to teraz życie staje się łatwiejsze. Czy też wam się wydaje, że pod tym wodospadem będzie coś? Ja mam takie silne wrażenie, że tam się coś znajduje. I ja cię kręcę, runa do Xardasa, to będzie chyba najlepsza, że... A nie można wejść pod tego. Jakiś to trochę ma sens, że na przykład woda jest turbo silna i wiecie. No tu będzie ten pajac, co mnie będzie chciał napierdalać tym. Na szczęście już jesteśmy na tyle... Tak, na szczęście już jesteśmy, słuchajcie, na tyle silni, że nas może kilka razy nadupcyć, ale my... My zdążymy tutaj uciec. Stąd nie ma ucieczki. Tak? Ciekawe. No dawaj, daj mi iść. Ale... No, że otwórz przecież drzwi, no. Bezimienny, proszę cię. Halo? Co się dzieje? Potrzeba jakieś... No nie, no przecież... Halo? Muszę iść do... Bugowane jest? No i chłop mnie niby przez to strzela, tak? Ciekawe. A poka, wczytamy. Najpierw zapiszemy. Kurde, chciałem, bo czytałem, że te postacie, mówię, tu sobie fajny taki początek zrobię, żeby też nie od razu tak wchodzić w akcję. Na spokojnie, ja się rozgrzeję, porozmawiam. Będzie zaj... O, dobra. Mamy to. Tego też nie przeszukałem? Ja pierchruper. Dobra. No dlaczego ja tego nie zrobiłem? Ja musiałem wczytać i być strasznie mad. Że mi tu nie wy... A to była ta... To było to, kiedy ja chciałem... A, to był ten moment, kiedy ja uciekałem przed tym chłopem. I chłop do mnie napieprzał, a ja po prostu z miksturą szybkości próbowałem mu uciec. Dlatego wszystkich pomijałem. Bo nie chciałem, bo miał mnie na dwa hitki. Kurczę, tak było. Ja pierchruper, widzowie. Ale jaja. Zostańmy. O. Doczułem. Dobra. A, po prostu podry. Patrzę do tyłu. Znaczy, czemu wcześniej nie działało? Opa, teraz nie działa, ty. Rozumiesz? Teraz nie działa, ry. Muszę... Dopiero jak nacisnę Alt-R i później... Nie, no... Aha,
Tylko jak biegnę. Ale jaja. Tylko jak biegnę, mogę do tyłu patrzeć. O kurde. Dobrze, że się teraz przynajmniej tego nauczyłem. Czy my idziemy tam, gdzie powinniśmy iść? W sensie, czy to jest miejsce... No tu są orkowie, a tu nie było jakiejś tajemnej... Nic tu nie ma. Tajemnego wejścia, którego ominąłem? Możliwe, że tak było. Fast śledź? Mamy? Mamy jeszcze jednego szybkiego śledzia. To sobie walnijmy. Idziemy. Wydaje mi się, że jakieś górą, co? Tutaj? A nie. Kurczę, ale tam te orki. No w ogóle my jesteśmy jeszcze na tej mapie. Trzeba poczekać, aż nowa mapa się wczyta i wtedy będziemy mogli jakby... No jestem przekonany, że my tędy szliśmy. Halo? A może i nie? Może też był fast śledź robiony i tędy? Ożeż kurwa! Na pewno nie tędy szedłem. Co tu się kurwa dzieje? Ja pierdolę, żartowałem. Halo? Halo, halo? Ja pierchruper, kurwa, co jest? Proszę mnie tu zostawić. Nie no, co? Halo? Nie, coś zepsułem. Gdzieś tu było jakieś tajemne przejście. Mamy rozdział czwarty, polowanie na smoki. Kurwa, strasznie koślawy ten smok. Ale mamy to. Tak, tu zawsze wygląda, jakby było zbugowane. Natomiast potem, jak się chwilę poczeka, to jest wszystko miodzio. O, widzicie? Nowy wpis dzienniku. Ja nigdy, kurwa, tego dziennika nie czytałem. Gdzie to jest? W informacjach ogólnych? Upsute zadania. Jedno. No to niezłe ratio. Jedno zadanie to nie jest tak duże. Dobra, poteczki. Pyk. I lecimy tutaj. Łożysz, kurwa! O, zaraz mi się skończy tego. Szybki śledź mi się skończy zaraz. Gdzieś tu fastem trzeba, na skróty. Dobra, chuj, rozjebię cię tego. Kurwa, nie rozjebię go. A tym? Mam jakieś 3 ciosy czasem. Łożysz, kurwa. Łooo! Dobra. Dobra, elo. Żegnamy. Miło było z panem rozmawiać. Dobra, to ja takich orków to ja teraz... Nie znajdę. Ja cię, nie wiedziałem. Dobra, to my orków z tym mieczem, kurwa, na śniadanie jemy. Ho, gościu. O, mikstura. I to jest chyba mikstura na szybkość. Ten jaki przygnieciony beczką. Dobra, ty. Ja myślałem, że łuk OP, ale... No to, co on tam zawsze dodaje te pioruny, to jest giga OP. Mam nadzieję, że to się będzie jakby skalowało z moimi poziomami. Bo jeżeli nie, to szkoda, że użyłem teraz. Tu jest jakiś syp do kolonii. Ja tutaj jeszcze nie byłem. A! Uuu! Tak, my tędy przyszliśmy, tak? To jest nasza początkowa, słuchajcie... Początkowe wejście w gotiku. 1. Wspomnienia wracają. Witamy w kolonii. Tak, tutaj się próbowałem nauczyć. O kurwa, ze trzema to już będzie niewąsko. Nie no, 3 to już dużo jest. Ale umiem pływać? No nie. No dobra. To taktycznie to zrobimy, patrzcie. Oj, dawaj. Bez... Nie, nurku. Trzeba, musimy się tutaj wydostać na powierzchnię. Bez i... Kurde. Mogę w wodzie się napić potki? Nie mogę. Kurde, ale kwaśno. Chyba w czytanko. Wypijem?
Dobra, elo. Kurde, to nie jest dobra droga, no. Bo jednego mogę wsunąć na śniadanie, ale 4 orków, 5. Ciężko. Może z 2 nawet bym sobie poradził. O, witam, pomocy. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. O kurwa, na mnie. O, ty, zostaw mnie. Ja, no. Jaj. Było blokowane, co? Niedobrze, ale może nam pomoże ten chłop. To jest możliwe, że ten chłop. Ale nie, bo ja jakiś łowców smoków mam spotkać. Spoiler. Już za późno powiedziałem. Najpierw mów ze spoiler, później mów. Dobra, pijemy tą potę. Lecimy na dół. Kurczę. Ciężko będzie być bardziej odporny, bo już jestem jakby szefem totalnym. To mogę jeszcze więcej zrobić. Jakiś giga amulet znaleźć. Zbroję mam chyba najlepszą, więc już ciężko będzie. Kurde, jesteśmy strasznie słabi. Jak na tą fazę gry. Mam takie wrażenie. No, może niepotrzebnie, słuchajcie, nauczyłem się tej umiejętności robienia tych potek, bo to zawsze było. Chociaż ostateczny. Kurde, nie wiem. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Dobra, Sabę. Palimy na cipę. Dobra, po prostu klikam lewy przycisk. Elo. Nie. Kurde, no to nie poradziłbym sobie z 2. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Od pleców zostaje. O, jest potwornie ciężko, widzowie. Nie wiem. Znowu jedna. Nie wiem, chcę. O! Dobra, teraz siadło przynajmniej. Nie, muszę spamować po prostu lewy przycisk. Chuj w bloki. Po prostu jebiesz lewy przycisk. To. Nie wiem, to mi wpadło teraz do głowy. Może tak, tylko chyba się uda. To jest chyba to przejście, które do oficjalnie powinniśmy przejść. Ale jak tam wejść z tamtej strony? Może się nie da z tamtej strony wejść. Cześć. Chwila. Co tu robisz? Myślałem, że szedłeś do przełęczy. Już nie mogę. Pozwól mi. Skoro tak twierdzi. Tylko krótka. Aha, to jest ten. A, no. To jest ten chłop. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj ogarnęliśmy mu pomoc. Była ogarniana, żeby on tutaj się dostał. Dobra. Z tego co wiem, to. Znaczy, ja się mogę ogólnie teleportnąć, ale wiem, że chyba chcemy po drodze, słuchajcie, spotkać. O, łowców smoków, właśnie. Ale nie sądziłem, że oni martwi będą. Halo. Oni mieli być kurwa jak najbardziej żywi. No jakże to martwi, przecież to mi nie pomogą. O, jest. Są żywi, proszę bardzo. Mam też nawet kurwa zębacza czy coś. Gwardia łowców smoków, ciekawe bardzo. Chodź tu. No chodź, parszywa bestio. Kolejne ciągle to potrafię. Załatwione. Ogorn, o nie. Hej, podejdź tu. Czego chcesz? Dolina jest niebezpiecznym miejscem. Jeżeli oni mają Gorna nie dasz tam sobie w swojej ekipie, rozumiem, to już nie, to nie wróżę dobrze. Zgadłeś. I wiesz co? Chętnie ci go sprzedam. Co możesz mi zaoferować? Wytrychy. O, chętnie kupię. Ekstrakt lecznicy mogą się poprzydawać teraz. Ja w ogóle chciałbym sprzedać bełty, bo mam ich strasznie dużo. A to nawet nie jest bełt, to jest magiczny bełt. Ale warte tyle samo. Sprzedam te bełty, bo mam ich 600. A tutaj jak będę miał 6000 napisane i pół, to zaraz. Trzymam tak lepiej.
Czy sprzedajesz również informacje? To myślisz, zależy. Ja za odpowiednią lepiej? Cenę powiem ci wszystko, co wiem. Ile chcesz za informacje? Sam nie wiem. 50 sztuk złota za każdą udzieloną ci informację wydaje mi się rozsądną ceną. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? 50! Czy coś się w końcu zmieni? Proszę, a teraz powiedz mi... Widzi i słyszy się to i owo. O smokach. Opowiedz mi o smokach. Smoki to pradawne, niewyobrażalnie potężne istoty. Kiedyś tysiące tych stworzeń zamieszkiwało cały świat. Jednak upłynęło już ponad 100 lat, odkąd widziano ostatniego smoka. Ich krew jest gorąca niczym wrzący olej. Jeśli spojrzysz im prosto w oczy, twoje serce obróci się w kamień. Tak słyszałem. Nikt nie chce wiedzieć. To było wiadomo od dawna. Dobra, nie chcę więcej informacji, szczególnie, że kosztuje 50. Miecz Paladyna, a bo to Paladyn umarł se. Co ty masz? Święty Płomień, też mam. Nie mów, że o tym. Pogadam mieczy Paladynka. Uuu, tragiczne są te miecze Paladyna. Mocny zębas. Nie mów, że o tym nie wiesz. No, tak jak mówiłem, że oni mają gorna w składzie, to znaczy, że już kurwa po robocie jest, nic nie... No, spójrz na nich, popatrz na nich. Wcześniej czy później musiało się to trzymać od tego... To jest właśnie ekipa gorna. Beef. Co tu robisz? To naprawdę najgłupsze pytanie, jakie od dawna słyszałem. A na co to wygląda? Tak jakby brakowało mi zmartwień. Tego jest więcej. Mówią to i owo. Biur fanów komiksu? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Nie potrafię się domyślić po twojej idiotycznej mierze. Dlatego musiałem zapytać. Za dużo gadasz, jak na mój gust. Pora, żeby ktoś cię uciszył. Teraz będzie... Nie przestawaj! Nie spodziewałem się tego. Tak trzymaj! Paruj! Załatw go! Tak trzymaj! Mocniej! Nie przestawaj! Nie no, ten chłop jest jakiś niedojebany, no. Co on robi za bloki, ty? Wal! O, dobra, nieważne. Dobrze, tak trzymaj! Zabaj z siebie! Tak trzymaj! Nie przestawaj! Ciężko będzie nam. Wal! Chyba, że będą nam tego wchodzić co chwilę. Te pioruny. Nie przestawaj! Jesteśmy na hita, bo zepsułem wszystko. Mocniej! Mocniej! Ale nie wiem, czy ja go nie zabiję tymi piorunami ogólnie. Że one wejdą na ostatnim hitie. No i miodzio. On nie padł? Ciężko mi powiedzieć, czy on nie żyje. Nie było chyba takiego charakterystycznego dźwięku. Chyba żyje. No, trochę zepsułem na samym początku, ale ten mierz jest kurde giga OP. Tylko trzeba się nauczyć bloków i ataków i musi często wchodzić ten piorun i jest totalnie miodzio, nie? Nie wiem, na co działa ten jakby te... Działa na manę, na magię. Czy to jest na to, co, w czym jesteśmy najlepsi? Nie wiem. Dobra, Hokuran. Masz coś do picia? Słyszę. Rozumiem, że nie chodzi ci o wodę. Nie, do diaska. Potrzebuję jakiegoś alkoholu, żeby pozbyć się tego cholernego bólu głowy. No nie wiem, czy to tak działa. Czas nie mam się czego napić. Czuję, jakby łepetyna miała mi zaraz wybuchnąć. Nie zasłużył sobie na to. Proszę, mam coś? Weź to. Nikt nie chce wiedzieć. Zin. Mam swoje zdanie na ten temat. Tego jest więcej. Wiesz? Tego mi było trzeba. No, znowu jasno myślę. Co mogę dla ciebie zrobić? On myśli, że to takie łatwe. Poczekaj chwilę. Zaraz wszystko zrobić. Tylko tu nic nie widać. Trzeba tutaj święty płomień odpalić. Słyszę o tym po raz pierwszy. Disco dance. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać to i owo. Jestem najlepszym wojownikiem w okolicy. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi,
Dam ci specjalną cenę. Mam 300 sztuk złota. Ujujuj. Ciągle to samo. To dla mnie za drogo. Za drogo? Każdy inny na moim miejscu policzyłby sobie więcej. Przemyśl to. Dużo by mnie to kosztowało. Trudno mi w to uwierzyć. On myśli, że to takie łatwe. Czemu ja mu daję wina? Ale mam niezły plan, w sensie pomysł mam. Czuję się znacznie lepiej. Ty mi powiedz. Masz tu pieniądze. Nie! Nie pożałuj. Trudno być tego pewnym. Wtedy przekonamy. Okej, okay, dobra, minus 300 golda, trzeba się z tym pogodzić. Nic, co? Byłem głupi. Skąd pochodzisz? Pochodzimy z... Pewnie nie mam save'a teraz tutaj, więc... Rozumiem. Z miasta. No widzisz? Masz. Łyknij sobie. Piwo. Co? Słyszeliśmy o polowaniu na smoki, więc spakowaliśmy nasz dobytek i czym prędzej tu przybyliśmy. Ale jeśli mam być szczery, to smoki nic mnie nie obchodzą. Chcę tylko zarobić. Smoki mają złoto, prawda? Z pewnością. Co wiesz na temat smoków? Znam jedynie bajki opowiadane dzieciom. No to kurwa, wiesz, nie łowcy smoków. Dziewice, złoto, zianie ogniem, te sprawy. Ale ekipa. Dokąd zamierzasz się teraz udać? Nie mam pojęcia. Ciągle się jeszcze zastanawiamy. A co z orkami? Cały zamek jest otoczony. Próba przedarcia się to szaleństwo. Wdaj się w walkę, a już po tobie. Nikt się tam nie przedostanie. Doprawdy? Ciekawe. Służę sobie na to. Jorn. Co ma... Nic, widzę. Pod 50. O, ty też? Dobra, no to się pierdolcie, idę sobie dalej. Mam save'a tutaj. No, było dość późny ten save, nie? Wysytuję z jakiś. Tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Mam kolejny, co chcesz powiedzieć? A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja zdrowiu. Tu się aż roi od orków i przeróżnych potworów. Nie wspominając już o smokach, potraktuj to jako przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij. Byłem zupełnie sam. Czy możesz mi powiedzieć coś, czego jeszcze bym nie wiedział? Mogę ci dać dobrą radę. I to w dodatku za darmo. Niepotrzebny nam tutaj mięczak, mdlejący po usłyszeniu najcichszego smoczego bąka. Idź do domu. To jest robota dla prawdziwych mężczyzn. Widziałeś już kiedyś smoka? Nie, ale te bestie nie mogą się wiecznie ukrywać. Uwielbiam takich ludzi. Czy to ty jesteś tutaj szefem? To są moje ulubieni. A czy wyglądam na szefa? Na pewno nie. Nie potrzebujemy żadnych zarozumiałych wypierdków, którzy mówiliby nam, co mamy robić. Kiedy Sylwio próbował odgrywać rolę szefa, bardzo szybko pokazaliśmy jemu i jego koleżkom, co na ten temat sądzimy. W końcu opuścili nasze towarzystwo. Twarzy, słuchajcie, przemyć od stania. Usiadłem bezpośrednio, otwarłem mocy, wypiłem wodę, słuchajcie, i odpaliłem odcinek. Mądrala, sądzisz, że to takie łatwe? Pewnie myślisz, że taka bestia usiądzie sobie cichutko i zaczeka, aż obetniesz jej głowę. Zabijanie smoków wymaga ogromnego doświadczenia i zdolności planowania. Rozumiem. A jak dokładnie przebiega? Zresztą nie zabił nowy smok, więc skoro wie. Musimy znaleźć smoki. Dopiero gdy wiemy, gdzie się znajdują, możemy zastanowić się nad najlepszymi metodami ataku. To było oczywiste. Ciekawe, skąd posiada tą wiedzę. Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Ty nie pewnie nie potrafisz znaleźć ślepej owcy. Ślepej owcy. Co? Trudno. Czy chcesz, żebym ci przyłożył w tę twoją kretyńską buźkę? Nikt nie chce wiedzieć. Dobra, czy on będzie mocniejszy? Mogę ci opowiedzieć. Uważaj! Ktoś mnie będzie zaraz od pleców napierdalać? On ma jakiś kurwa taki mieczyk, scyzoryk. Ja nie potrafię go blokować. To będzie dla niego nauczka. Ale jaja. Dobra,
On ma, no, on ma taki jakiś kurwa scyzory i ta, ta, ta. I strasznie to szybko bije tym, wiecie? Ja tym mieczem swoim nie potrafię. Czy my tu coś znajdziemy po drodze? Nie wydaje mi się, więc wydaje mi się, że bardzo rozsądne. Będzie po prostu wziąć teraz kamień teleportacyjny do... do zamku. Czyli tu. I udamy się tam i tam się też kimniemy ogólnie. Tak mi się wydaje, że tak będzie zajebiście. Czy jest to klawy pomysł? Tu widzę, tu się pewnie zwolniły miejsca. Tylko chyba nie ma tu łóżek. Tutaj był chyba pyrokar? Nie wiem, ktoś tu był, nie? Ktoś tu był, ale kto? Już nie pamiętam do końca. Kurde, nic nie widzę, panowie, ja się muszę gdzieś kibnąć. Tu się świeci, może tutaj. Skąd ty to masz? Chyba tutaj. Fajnie przekminiono, że się świeci, to wtedy dzięki temu wiadomo. Nie wiem, czy to jakieś specjalne jest robione, ale dzięki temu właśnie byłoby wiadomo, no, że tego, że tutaj trzeba się udać na spanko, nie? Bo się świeci, widzisz światło, idziesz proste. Dobra, chwała mamy dzień, trochę brzydki dzień, ale kit. Feros, a ciebie w ogóle nie kojarzę, szczerze mówiąc. Skąd pochodzisz? Przybywam z kontynentu. Tam właśnie schronił się mój lud. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Orkowie plądrują wioski, pozostawiając po sobie jedynie dymiące zgliszcza. Z kontynentu? Król całkowicie stracił kontrolę nad krajem. Wy, paladyni, też zawiedliście. Gdzie jest teraz twój lud? Porzuciłem ich. Uważali, że mogą przywłaszczyć sobie wszystko. Nawet to, co im się nie należało. Ja nie podzielałem ich zdania. Ja już nie wiem, w co mam wierzyć. Co jeszcze wiesz na temat wojny? Pewno od dawna nie widziałeś się z królem, co? Orkowie oblegają stolicę. W ogóle się nie widziałem z królem. Czy padła, czy może wciąż opiera się ich atakom. Ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że król nie żyje. Ale nie wierzę w to. O. Co porabiasz w zamku? Usłyszałem o smokach i postanowiłem pomóc w ich pokonaniu. Niestety, gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, zgubiłem miękość. O, następne 7000 misji. Tkwię bezczynnie. Bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejszych płatnerzy to najgorszy złom, jaki widziałem. Odnajdę twój miecz. To wspaniale. Powinieneś go poszukać na klifie, na południe stąd. Klif na południe stąd. Puściłem go w pobliżu orkowych namiotów. Uj. To wolę nie. Ale nie mogę mówić, no to było dużo kwestii dialogowych do zapytania, ale myślę, że jak wybiorę tą, to nadal będę mógł spytać. O lipka, nagrywanie z rana, sorry widzowie, że ziewam, ale wiem, tak jak mówię, dopiero co wstałem, mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, a tutaj jaka ogroda, ty Geralt. Wszystko. Tak. Ale? Kiski grają mi marsza. Garont znowu, jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia. Przyszło mi to do głowy. Może coś ci przyniosę? Oszalałeś? Na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś zauważy, że mam jedzenie, zaraz otoczą mnie dziesiątki nowych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Znajdziesz mnie w świątyni maga, kiedy nikogo już tam nie będzie. O tej porze w świątyni prawie nikogo nie ma. Zaczekam tam na ciebie. Tylko nie przynieś mi suchego chleba albo jakiegoś ochłapu, jasne? No, ale widzę, że nie czytasz. Spadaj stąd. Nie czytasz. To! Dobra, będzie się gnił tu składu. Knecht? Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Powiedz mi coś na temat sytuacji w górnej dolinie. Że tak skipuję też, ale... Martwię się orkową palisadą. Nie wiem nawet, co się za nią kryje. Na początku kilku z nich wybudowało mur. Potem, pewnej nocy, sprowadzili machiny oblężnicze. Mamy szczęście, że udało się nam odeprzeć atak. Za palisadą znajduje się przystań. Jeśli orkowie otrzymają dostawy zapasów drogą morską, będziemy zgubieni. Słyszę o tym po raz pierwszy. Kto? Forte ma właściwie tym, co z niego zostało, zarządza Garond.
Jednak niczym nie zajmuję się osobiście. Chyba jeśli... Dobra, to właściwie to są takie informacje, które my już wiemy i właściwie pytaliśmy go pewnie już 1000 razy. Czemu nie pracujesz? Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające. Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. Mam coś dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, mogę cię szkolić. Nie wiem, ja jakieś kurwa oddaję sobie te pieniądze, tego. Wszystkim kurwa, tu 300, tu 200. Ty, w takim tempie to zaraz będzie straszny kwas ze mną. Więc co, ja mam mu pomóc zabijać te książce? No chodź! Hej, ciągle to potrafię! Co ty gadasz, ty? No, koniec z tobą, bestio! Jeszcze raz w ogóle zabijam chyba chrząsa. Wcześniej nie miałem łuku. Nie pomyślałem o tym, że można to łukiem. Załatwione, słuchaj, Brutus. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Na pewno. Dobrze więc, przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. Cieszę się? O, zaraz się rozpłaczę. O. Okej. Tutaj, tu było kiedyś otwarte, ale teraz widzę, jest zamknięte. Ty, knecht. Hej. Co? Aha, czyli knecht to jakby jest, to nie jest postać, tylko to są nazwy. Okej. Tenże knecht to postać. Strażnik, rycerz. Nie wiem, czym wy się różnicie. Nie obchodzi mnie to teraz. Kucharz. Z tobą pewnie też nic ciekawego, bo nie masz nawet imienia. A, warto może raz na jakiś czas dwa sejwiki zrobić. Rycerz. Ale mi się w nosie kręci. Orik i Percival. Czy stało się coś ważnego? Jestem zmartwiony. Bardzo zmartwiony. Dlaczego? Ostatnio pojawili się tu ci ludzie. Chcą, żeby ich nazywać łowcami smoków. Jeśli o mnie chodzi, to są to tylko przestępcy i obiboki. Że nic nie wiedzą jeszcze. Gdyby to zależało ode mnie, wywaliłbym ich z zamku. A tu też są. Niech orkowie dobiorą im się do skóry. O. Ale oni, w przeciwieństwie do Lorda Hagena, są tutaj. Tak, mamy tylko i... Sorry, to argument. Inos poddaje nas straszliwej próbie. Coś... Ach, zo... Ale mat jest. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. A co się stało? W imieniu naszego zakonu bądź pozdrowiony. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. Ty, poczekaj. A co wy kurwa za zbroję macie? Ty, czemu ja takiej nie mam? Nie można na tym polegać. Co to się dzieje tu? Pokaż mi to. Wcześniej czy później. Czemu oni mają lepszą zbroję ode mnie? Naprawdę. Czyli jest jeszcze lepsza zbroja paladyna. W teorii. Nie musisz mi tego mówić. Patrzcie. Nic się w związku z tym nie zmieni. Ciekawe. Okej. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? Potrzebuję... W tej chwili... Wielkie bagno na zachód. Czy mogę jakoś... Wydaje mi się, że jest jednak pewna sprawa. A sorry, że skipuję, ale... Mógłbyś się nam przydać poza murami zamku. Planujemy urwać łeb hydrze. Co masz na myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy szaman wśród orków. A czego oczekujecie ode mnie? Musisz go zabić. To chyba jakiś żart. Jesteś jedyną osobą, której możemy powierzyć tę misję. Wszyscy inni rycerze są nam potrzebni na miejscu. Namiot Hoszpaka znajduje się poza liniami oblężenia, na klifie na południe stąd. Niemal widać go z naszych okien.
Potrzebuję wyposażenia? Niewiele możemy ci zaoferować. Mam tylko to. Wezmę eliksir zręczności. Niech twe strzały nigdy nie chybiają celu. Proszę. Dobrze. Zgładzę Hoszpaka. Miło mi to słyszeć. Może przy okazji stoi na niewielkim kliku. Znajdziemy go i zobaczę. Hoszpak i go zabije. Ale... To niedaleko ścieżki prowadzącej do kopalni. W cieniu wielkiej góry. Dobra, i tak będę na necie szukać, przecież nie zapamiętam tego. Jak orków. Orków coraz więcej, zły znak, dobra. Rycerz, ty, a tu z okna elegancko widać, bo zazwyczaj w tym gotiku te okna były niemożliwe. A tu akurat widać. Nie były takie, że nie było można patrzeć. Fake okna. Garond. Wróciłem. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Tak, jakby Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele się wydarzyło. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. Moi ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Przybyło paru ochotników. Masz na myśli tych łowców smoków na zewnątrz? Mogą nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. Abym tego nie zrobił. Nie może tak dalej być. Tylko Inos wie, co. Możesz mi powiedzieć coś więcej na temat tych smoków? Tak. Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Orik, powie. Mogę ci opowiedzieć rzeczy. No dobra, Ori, to spytaliśmy. Wielkie bagno pojawiło się. Czy to nie dziwne? No dziwne. Dziwne jest to, że nagle przybyły akurat tutaj. Ma to jakieś. Nie wiem, czemu akurat tutaj przybyły. Ale dobra, no wielkie bagno musimy znaleźć. No oczywiście nie będę was męczył tutaj na odcinku robieniem tego. Nie ma takiej możliwości. O, magia. Jean. Przyjście tutaj było bardzo głupim pomysłem. Myślałem, że coś tu zdobędę. Ale w okolicy nie ma nic prócz paru aroganckich paladynów oraz orków. Nie wiem, czy można. Zapomniałeś o smokach. Jak mógłbym zapomnieć? Powiem ci coś. Jestem kowalem, nie wojownikiem. Wyrabiam broń. Walkę zostawiam innym. Wobec tego dlaczego nie stoisz za kowadłem? Paladyni nie wpuszczą mnie do kuźni. Nie mogę nic zrobić, chyba że chcę skończyć w lochu. Też jesteś jednym z nich, więc może wstawisz się za mną? Co będę miał z tego, że ci pomogę? Nic nie mam. Co najwyżej będę mógł cię czegoś nauczyć. Spróbuj. Jak tego dokonasz? Parsival rozkazał nas pilnować. Nikt nie odważy się tego zlekceważyć. Zrobię, co w mojej mocy. Nie sądzę, żeby zechciał cię wysłuchać. Ode mnie tego nie dostał. Poczekajcie, bo zaraz nie wytrzymy, jak jeszcze raz będziemy niewidoczni. Skąd pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór. Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę, polując na smoki. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Co w ogóle stało się w zamku? Nic, o czym bym słyszał. Oczywiście martwi mnie to, co stało się poza zamkiem. Było dokładnie tak, jak mówisz. Dobra. To i tak będziemy musieli się tutaj cofnąć do tego chłopa, do naszego szefa, żeby tutaj pogadać o żanie. Ale to może jeszcze nie teraz. Tu nic nie było ciekawego, prawda? Nie. Ja myślałem, że widziałem maga ognia. Ty możesz mnie coś nauczyć, nie? Masz strasznie zmartwioną minę. Niech to diabli. Mówię ci, że musisz być czujny jak jastrząb. Wystarczy, że odwrócisz się na moment i wszystkie twoje rzeczy znikają. Przeklęte bydlaki. Ktoś cię okradł? Nie, podrzucili mi do kieszeni 20 sztuk złota. Oczywiście, że coś ukradli, idioto. Mówię ci, niech tylko dorwę te świnie. A więc co straciłeś? Moją sakiewkę ze wszystkimi oszczędnościami. A teraz jej nie ma. Znajdzie się gdzieś. Niech no tylko go dorwę.
Broń jednoręczna i dwuręczna sobie odpuszczę. Ty. Towary. Boka. Łoku. Smocza zguba? Kurwa, jaki dobry miecz. Co jest? Oj, 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 a to nie jest... A, dwuręczny. Ale i tak się kiera. Siła, siła. Siła, 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 siła. Tylko łuk jest na zręczność. 90, 95. I 80, 80. Przydał mu się ten 90, 95, ale w sumie kij z tym. Jakieś wieści? Masz jakieś wieści? Przybyli do nas łowcy smoków. Wyglądają na twardych skurczybyków i lepiej, żeby tak było, bo długo nie pociągną. Jak się kurse budzić bardziej z rana? Jestem taki przymulony zawsze z rana. Retor. Redhorn. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do walki, a co innego mogę robić? Już nie wiem, w co mam wierzyć. Kim chcesz walczyć? Z kim chcesz walczyć? Pomyślałem sobie, że odwiedzę kilku paladynów i skopię im ich tłuste tyłki. Dureń. Ze smokami oczywiście. A ty myślałeś, że z kim? Czy paladynów nie denerwuje twoja obecność? Niby dlaczego. Paladyni mają większe problemy. Większość z nich cieszy się, że jeszcze żyje. Morale chłopców szybko się pogarsza. Niedługo całkowicie się załamią. Popatrz tylko na te ich ostrza, z którymi wybierają się do bitwy. Każdy rozsądny wojak dawno by uciekł. To rzeczywiście prawda. Czy mógłbyś mi pomóc ulepszyć broń? Ulepszyć? Lepiej kup sobie coś nowego i czym prędzej pozbądź się tego swojego rupiecia. Może miałbym coś dla ciebie. Zainteresowany? To niezły rupieć, ty. Co możesz mi sprzedać? Spon Beliara. Spójrz, jak nisko upadłem. Sprzedaję broń paladynowi. Spon Beliara, chłopcy, kurwa tego. Rupeć. A to jest przy jego faktycznie arsenale, to faktycznie rupeć. Nie widziałeś już jakiegoś smoka? Widziałeś już jakiegoś smoka? Nie, nim wyruszę na polowanie, muszę dobrze naostrzyć broń. Oddzieliłeś się od swojej grupy? Mojej grupy? Nie należę do żadnej grupy. Kolekcjonuję trofea. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa na nic. Jak widzisz, nie mam się kim wyręczyć. Nikogo się nie boisz? Co? Kogo? Sylwia? Widziałeś tych żałosnych typków, którzy się za nim włóczą? Sylwio powinien się cieszyć, jeśli uda mu się ujść stąd z życiem. Sylwio był tutaj? W zamku? A coś tak, kojarzy Sylwio, ale nie wiem, jednak kto to tylko konkretnie przez był. Porozmawiał z kilkoma osobami i wyruszył dalej. Gdzie jest teraz Sylwio? Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że jest największy i najgroźniejszy z tych wszystkich bestii. Powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. Chyba go nie lubisz, co? Co masz na myśli, mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół. Jedynie popleczników pełznących za nim krok w krok. To nie dla mnie. Ja pracuję sam. Dobra. Jest tu jeszcze ktoś, kurwa, ile tu postaci do gadania. Z tą było już gadane. Ty? Ty rycerz? Ty? Ty rycerz? Też się ty, nie? Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Co się stało? Łowcy puszą się w zamku i przechwalają, że potrafią załatwić problem ze smokiem. Powiem ci jednak, że nie wyglądają na takich, co by sobie poradzili choćby ze starym, schorowanym zębaczem. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cało. Chcę się od... Dobra. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc, w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano.
Chroń nas, Inosie. No, nie. No debil. W skrócie. Dobra, idziemy jeszcze tutaj, słuchajcie, ogarnąć te, tutaj temu chłopowi tam coś tam, nie? Żeby on mógł tam machać sobie, kurczę. Nie mów, że o tym nie wiesz. Młotem i kłuć miecze, tak? Tak jest plan. Zobaczymy. Witam, słuchaj, jest taka sprawa, panie Garund. Jest pewien problem z kowalem. Jakim kowalem? Kowal zbiegł. Uciekł do lasu. To się nigdy nie zmieni. Czyżby wrócił? W takim razie powiedz mu. Naprawdę nie, nie. Ten kowal ma na imię Jan. Jeden z łowców smoków jest kowalem. To dobra wiadomość. Poprzedni kowal dał nogę. Tchórz. Jan chętnie zajmie się pracą w kuźni. Nie mam czasu na takie rzeczy. Rozumiem. Myślisz, że można mu zaufać? Tak. Ręczysz za niego? Jeśli zacznie sprawiać kłopoty, to ty poniesiesz konsekwencje. Jasne? Wszystko tylko plotki. Dobra. Ręczę za niego. Dobrze. Może od razu zacząć pracę w kuźni. Ludzie mówią różne rzeczy. Coś czuję, że dobrze mi na to nie wyjdzie, ale... Nie mów, że to nieprawda. Dobra, więc idziemy oddać tą misję i właściwie będziemy kończyć. Dzisiaj bardzo długi odcinek i bardzo gadatliwy odcinek, nie gadatkowy. W następnym odcinku no już muszę się udać prawdopodobnie pod same smoki i będziemy po prostu, zaczniemy odcinek z grubej rury, kurwa, przy smoku. Tak mi się wydaje. Idziemy Janowi powiedzieć, że... Idź po swój młot, jest dla ciebie robota. Udało ci się? Jak to zrobiłeś? Musiałem za ciebie poręczyć, więc lepiej mnie nie zawieść. Nie martw się. Na pewno cię nie zawiodę. Aha. No ciężko mi. Ty. Ale jaja. Ty, a to... Nie ty zawinęłeś? Naprawdę w to wierzysz? Co konkretnie? Nie, chyba nie, co? Mogę kupić... Nie mam nic, co byłoby lepsze. Dobra. Komu ten miesek zawinęli? Temu? No to mam już go. Chyba znalazłem twoją sakiewkę. Co? Gdzie? Co za bydlak to zrobił? Świeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. To było przecież jasne. Leżała tam, obok kuźni. Gdzie? Koło kuźni? Musiała tam wypaść z kieszeni łowcy smoków. Nie mów, że było inaczej. Skąd mam wiedzieć? Dowiem się prawdy już niebawem. Chcę moje znaleźne za sakiewkę. To twoje największe zmartwienie? Masz tu parę monet i spadaj. Fujara jesteś, wiesz? Spokojnie. Odzyskałeś przecież swoją sakiewkę, prawda? Nie prowokuj mnie, chłopcze. Zmiataj stąd. Nie sądzę, żeby w tej sprawie. Nie no, kurwa. Odzyskałeś. Nie prowokuj. Nie no, Sawę, nie wytrzymię, kurwa. Przestań natychmiast! Giga ciosa dostajesz. Nie, to nie. Dobra, ty! Oni ze mną! Ty, on mi pomagał. Ponownie, brachu. O nie, już mi nie pomagał. O, żeś kurwa, gigangbang. Dobra, widzowie, widzimy się jutro o godzinie 16. Nie, widzimy się, kurwa, muszę sobie to wybić w głowie, ale już bardzo długo. Bo prowadząc dwie serie, nie będziemy się widzieć zawsze o godzinie 16, więc nie, nie widzimy się o godzinie 16. Ale widzimy się o którejś godzinie i na pewno jutro, skoro widzicie tą serię. Więc słuchajcie, życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Zostawcie lajka, komentarz, suba. Podnijcie w linki w opisie. Instagram, Twitch, Twitter. Mój drugi kanał vlogowy, Rewind. A my widzimy się jutro. Jeszcze raz, słuchajcie, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj czas ze mną. I mam nadzieję, że tak samo spędzimy jutro. Papa.